Witam, tu Aristeo w Hadesie. Jak wiecie, szukamy czwartego z władców tego demona. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie go znajdą. Ale wymyśliłem coś takiego, że będę teraz rozwalał każdą z armii, ale przed walką. Można próbować uzyskać wsparcie. Chociaż z drugiej strony tego nie potrzebują. Bardziej potrzebują szału. Zróbmy taki manewr, żeby... Czy ja mogę to przesunąć? Aha, w ten sposób. I co? I mogę tylko tak o pole? Jak to przerzucić? O. Nie, ale to nie jest początek. Czemu to nie chce działać? A tak? No szkoda. No dobra, ale chodzi o taką ideę, aby używać szału. 50 to już mi pozwala skorzystać z pomocy dziecięcia wojny. I tak jest plan. Bardzo pięknie stoicie. I co jest fajne, dziecięcie wojny nie kłóci się z tymi czarami. Ale jako, że śnieżyca wywołuje pewien przyrost szału, dlatego lepiej zawsze dzieciom przywoływać na samym początku. O. Chociaż może mogę ustawić bardziej przy impach. Ale to nie jest problem. I tak mógłbym tylko przy jednym z nich ustawić. Chyba to lepiej chyba byłoby tu. Chociaż z drugiej strony tu, bo jednak te pułapki. Dobra. W każdym razie fajnie by było oczyścić cały Hades. A później demonis. Aha. Byłoby warto. No dalej, no weź się. No, jest. Jak wyglądamy? No nadal setki. To nie jest dobre. Czy tak? Tutaj zajmiecie pozycję. Opancerzycie się rąką obrony. I zostajecie. Tutaj. O, to by miało sens. Ale zrobimy to troszeczkę inaczej. W ten sposób. Natomiast tutaj krok do przodu. Rąka. Bijemy potężnie. Stół. No, ale to i tak jest czas. O-o. A nie no, moi fizycznicy sobie z tym poradzą bez problemu. Ale zanim to się stanie, przekażmy. To myślę, że bez problemu, ale jeszcze możemy sobie obronę. Czyżby mi jeden miał ocaleć? No to paladyni się zimą. O, dobrze. I komu się obiega? Dobrze. Jeszcze swoi biją się. Wzajemnie to jest też fajne. Tutaj to samo. Ale żeby nie było tak wesoło. Można będzie bardziej przyblokować tych tutaj. Żeby mieć większą pewność. Aha, ale zaraz zginie moja istotka. To nie jest dobre. Dlatego nikogo nie uderzamy. I wtedy już tak fajnie nie będzie, jak zginie. Dlatego bardzo ważna jest przyszła tura, żeby jak największe straty zostały zadane. Ale to tu tylko obrona i czekacie. Tutaj, o właśnie. Ale wydaje mi się, że powinienem głównie się skupić na nich i na nich.
Ale tu bijemy, natomiast oni będą bić tu. Aha. Potężnie. I jeszcze raz to samo. I śnieżyca powinna tutaj sporo zdziałać. Trzy punkty obrażeń. No i dziecię padnie. No niestety. Ale dobrze, bo ta jednostka wykonała ruch, blokuje tutaj przejście, czyli muszą iść przez pułapkę. Tak, pięknie. I tutaj wszyscy są. Tylko, że oni mogą rzucać. Dlatego trzeba zadać teraz potężne straty. Takie naprawdę potężne. Mhm. I jeszcze raz to samo, tylko że z dużo większą siłą. Jest. Też. Zostali tylko ci. A Cerbery to naprawdę nie jest wielki problem. Albo szału nie używajmy. Wystrzelamy. Poczekajmy, może bliżej podejdą. Chociaż podejrzewam, że pułapka zatrzyma. Skutecznie. Może nawet polegną, zanim tutaj się zbliżą. I zobaczcie, dzięki dziecięciu wojny nikt tutaj nie oberwał. Kończymy. Świetnie. Czyli tak, tu już jest posprzątane, tu było coś zakopane, albo może tu. Pamiętam, znalazłem to, oddałem. Nie chcę tego mieć. O, a jednak można coś tu znaleźć. Kasa. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym powalczymy.